która została nagrana cała w języku angielskim. Jest to taka płyta, która pozwoliła mi troszeczkę rozszerzyć swoje horyzonty muzyczne. I kiedy padł pomysł, żeby nagrać taką płytę, razem z Igorem stwierdziliśmy, że musimy zrobić tak coś inaczej, żeby płyt w języku angielskim w Polsce powstaje bardzo dużo. Nie chcieliśmy robić tego samego. Stwierdziliśmy, że musimy znaleźć kogoś, kto nie mówi po polsku i kto wniesie troszeczkę tego zachodu tutaj do Polski, ale nie takiego sztucznego na siłę, tylko faktycznie będzie to realistyczne. I mój menadżer tylko znalazł Konrad. Konrad Old Money Soundmaker, jak to powiem. I Konrad urodził się w Świnoujściu, 25 lat temu wyleciał do Polski i nigdy go nie miał. I powiedział sobie kiedyś, że jeśli ma wrócić do Polski, to tylko i wyłącznie na muzykę. Więc bardzo się cieszę, że przyleciał, że zrobiliśmy tę płytę, że wszystko się udało. I zupełnie się w ogóle nie umyślę. Chodzi mi, chyba miał 8 lat i był tam. I nawet wszedł do mieszkania, gdzie mieszkał, zapukał do tych drzwi, gdzie mieszkają całkiem inni ludzie. Mówi, co zrobiliście w moim pokoju. Był tak ładny. I bardzo, bardzo dobrze się nam pracowało. I okazał się super przyjacielem. Mogę do niego napisać w każdej sprawie, jak też robił. I wyprodukowaliśmy płytę, która wszystkim sobie nie mogę powiedzieć, że klei się w trendy przyszłych lat. Nie jest to płyta taka narodowa, która na trasę. Próbujemy ją za granicą, planujemy bardzo dużo koncertów za granicą, na Ameryce Południowej i Azji. I ta płyta właśnie będzie tam promowana, a tu w Polsce, po ostatnim sobie jesteś. Stwierdzimy, że porozśpiewa się po polsku. I ostrzegam, będziemy tańczyć.